Kopalnia Wieczorek w swoim ostatnim okresie posiadała 5 szybów. Poniatowski, szyb Puławski, na którym się znajdowały 2 wyciągi szybowe, jeden do jazdy ludzi, do jazdy materiałów, tak zwana Puławski klatka, i służył do wyciągu urobku, czyli Puławski skip. Poza tym był jeszcze szyb Giszowiec, który spełnił funkcję szybu materiałowego, i szyb Rodzieński, który był też jakby dwuprzedziałowy, z funkcją jazdy ludzi, transportu materiałów i wydobywczą, oraz szyb wschodni, który pełnił funkcję wentylacyjną, materiałową i tak zwaną posadzkową. Jeszcze istniały tutaj w latach do początku lat 90. 2 szyby, szyb Jan 2 i Jan 1, zostały przyłączone do kopalni po likwidacji w połowie lat 70. kopalni w pełni zautomatyzowany Jan. Z takich ciekawostek, jeżeli mogę powiedzieć o szybie Jan 1, to na tym szybie został pobity rekord w głębokości głębienia szybu. O ile dobrze pamiętam, wynosił on 31 czy 33 metry głębokości szybu na miesiąc. Firma PRG, która wykonywała właśnie ten szyb, pobiła, chyba do dzisiaj ten rekord nie został pobity, jeżeli o prędkość głębienia szybu. Każdy szyb ma specyficzne pole do działania. Inaczej obsługuje się maszynę na płaskim, inaczej się na poniatowskim, inaczej na janie. Także to trzeba się dostosować. Na każdą maszynę trzeba mieć zezwolenie na daną maszynę. No i przede wszystkim w maszynie przy przyjeździe ludzi to trzeba zachować szczególną ostrożność. Jest taki przycisk, na który cały czas trzeba trzymać nogę, bo gdyby noga zeszła, to momentalnie hamulec bezpieczeństwa jest rzucany. Dlatego cały czas trzeba obserwować maszynę. Można rozmawiać w czasie jazdy z obsługą, sygnalistą, jakby jakieś uwagi były. Początkowo w naszej pracy szybowej była fajna sprawa, bo wszystkie wymiany zawiesi, klatek, trzonów, lin, wszystko wykonywaliśmy sami, jako brygadę szybową. A później się troszeczkę pozmieniało. Przeważnie przejęły to firmy. I tak można powiedzieć, że ta kadra się kruszyła, bo już chłopcy nie mieli tego doświadczenia. Dużo ludzi starszych poszło na emerytury. No i skończyło się. Lina była zawsze badana przez CLB. Praktycznie co 2 lata lina była do wymiany. Po zbadaniu przez CLB liny czasami wyrażali zgodę na przedłużenie na miesiąc, dwa, ale praktycznie co 2 lata lina była do wymiany. No, liny do jazdy ludzi były grubości 58, a do wydobycia były 46. Przeplatane liny były w ten sposób, żeby większe tarcie było na kole kepy. Żeby nie było tego poślizgu takiego, większa objętość liny była na kole kepy. I to była taka dodatkowa ochrona. Jesteśmy w maszynie wyciągowej szybu poniatowskiej, która nosiła kiedyś nazwę szybu Nikisz. Jest to jeden z najstarszych szybów kopalni Wieczorek. Ta maszyna wyciągowa posiadała 2 silniki. Kiedyś w czasach
w 40-tych, 50-tych prędkość tej maszyny wyciągowej osiągała nawet 8 metrów na sekundę. Jednak ze względu na to, że ten szyb uległ wykrzywieniu, czyli stracił pionowość, prędkość jazdy na tym szybie została ograniczona do 2 metrów na sekundę. W swoim życiu szyb ten pełnił funkcję, tak jak powiedziałem, wentylacyjną, jazdy ludzi, no i głównie też pełnił funkcję posadzkową, czyli tym szybem została posyłana tak zwana podsadzka do posadzania ścian. Były tutaj zabudowane rurociągi, tak zwane posadzkowe. Z tyłu tam znajdowały się szybu, tak zwany budynek zmywczy, na którym właśnie tworzono tą podsadzkę do celów podsadzania ścian. Szyb ten pełnił także przez pewien czas, przez dłuższy czas, funkcję wentylacyjną, jako że były tutaj zabudowane wentylatory, czyli 2004, w związku z tym, że kopalnia zmniejszyła swoją powierzchnię, zmniejszyła ilość wyrobisk, ilość powietrza była za duża i wyłączono wentylatory i ten szyb stał się szybem wdechowym. W międzyczasie jeszcze został zabudowany tak zwany budynek depresyjny, który jakby uszczelniał cały budynek nadszybia. Z takich ciekawostek w tej maszynie wyciągowej, które możemy tutaj pokazać, znajduje się tutaj tak zwana czarna skrzynka, czyli rejestrator pracy maszyny wyciągowej, który na taśmie papierowej rejestrował prędkość maszyny wyciągowej i można było w przypadku jakichś zdarzeń niebezpiecznych, wypadkowych czy awaryjnych właśnie odtwarzać pracę tej maszyny wyciągowej. Widać też tutaj szybowskaz oraz dwa zegary, które były pokazywane prąd i napięcie maszyny wyciągowej. Jest też bardzo interesujący tak zwany regulator ciśnienia, który jest zabudowany tutaj w piwnicy oraz takie rozwiązanie konstrukcyjne, awaryjny zrzut mediów, czyli tak zwana, jak to się nazywało u nas wśród szybowców, rozparkowana siekiera, który pozwalał w przypadku jakichś zdarzeń awaryjnych na awaryjny zrzut mediów hamującego, tu akurat powietrza, z układu hamulcowego, co spowodowało awaryjne zatrzymanie maszyny wyciągowej. Na szybie poniatowskim była zamontowana lina wyrównawcza, pierwsza, jedna z pierwszych w Polsce, ogumowana, która służyła bez przerwy na tym szybie 9 lat. Szyb poniatowski był przystosowany do opuszczania drewna długiego, materiałów. Była możliwość otwierania pięter poszczególnych klatek i opuszczano drewno długości 4, 3,5, 5 i 6 metrów. Na początku załadunek drewna był wykonywany ręcznie na nadszybiu. Naczynie do opuszczenia drewna zjeżdżało na poziom 390, gdzie pracownik szybowy ręcznie wyrzucał drewno opuszczane na suwnie, przechodziło samoczynnie na taśmociąg na poziomie 400 i taśmociągami było transportowane w głąb kopalni. Dobry kolega, pan Marian Badura, były kierownik, i wymyślił taką fajną sprawę, że pod stopą naczynia, pod stopą klatki zabudowaliśmy siłownik hydrauliczny, który powodował, że po zjechaniu na poziom 390 była pompa Hauhingo i wężami dopinało się do siłownika i załączało się pompę i powodowało to, że dolne piętro klatki delikatnie się podnosiło i powodowało to wysyp drewna na suwnię drewną. Wspomniałem o jednym naczyniu przeznaczonym do jazdy ludzi i transportu drewna, a drugie naczynie, tak zwana przeciwwaga, służyła do rewizji szybu, rurociągów. Były 3 rurociągi zabudowane. Dwa rurociągi o średnicy 150 mm i jeden rurociąg Fi 180. Jeszcze wspomnę, koła na wieży są o średnicy 4 metrów. Do podsadzania był używany na wstępie materiał piasek. Później powstała kruszarnia, gdzie był kamień z kopalni kruszony, mieszany wraz z piaskiem. Zmniejszało to koszty podsadzania, bo ten kamień był wydobywany i po prostu odzyskiwany przez kopalnię i mniej tego piasku było potrzebnego do podsadzania. W latach 90-89 podsadzanie praktycznie odbywało się przez dwie zmiany. Jedna zmiana popołudniowa była przeznaczana przede wszystkim na rewizję rurociągów, wymianę rur, które często pękały z powodu użycia w podsadce kamienia. Po prostu przez ścieranie. Rurociągi wychodziły
z poziomu 49 metrów i schodziły na poziom 400 i później dalszą trasą w głąb kopalni. Łaźnia była od strony dyrekcji, tak jak w tej chwili jest dyrekcja, tylko z tyłu. I podziemne przejście było, którym górnicy przechodzili tutaj do zjazdu. To już nie ma nic, ani śladu nie ma po tym, to wszystko znikło. To też już w latach, nie wiem, 50. to, czy któryś to znikło już wszystko, tego już nie ma. Tu była tylko wielka dyrekcja, wielka cechownia, gdzie odbywały się imprezy, wszystkie imprezy. W tej cechowni to była potężna hala. To już też jest zmniejszone, zburzone, to wszystko dobudowane. Czyli tak jak komuna dobudowała, no to się już zmieniło, cały ten efekt wizualny już nie jest to tak, jak było, nie? Jeżeli chodzi o pozostałe tutaj wyciągi szybowe, no to najważniejsze tutaj to były dwa wyciągi szybowe, jeżeli chodzi o kopalnię Wieczorek, to szyb płaski, który pełnił tutaj głównie szybę, funkcję jazdy ludzi oraz wydobywcze. Szyb płaski skip wydobywał węgiel z poziomu 400 metrów. Miał on dwa skipy o pojemności 5 ton oraz szyb płaski klatka, który był zgłębiony do poziomu 550 metrów i posiadał oprócz tego jeszcze poziomy na głębokości 350, 400, 450, 500 i 550 metrów. Szyb ten był zgłębiony w pierwszym okresie do poziomu 500, a w latach 50. był właśnie zgłębiony do poziomu 550 metrów. Na szybie płaskim były cztery przedziały, dwa skipowe i dwa klatkowe i to obsługiwały dwóch maszynistów. Na klatce był osobno maszynista, na skipie był osobno maszynista. Oczywiście były porozumiewania między maszynistami, bo w czasie jazdy nie można było prowadzić wydobycie. To jest święte było, nie? Tak samo na Janie i tak samo na Poniatowskim, na samo płaskim, nie? No i no, że tam na płaskim był czteroprzedziałowy, to wiadomo, że musiał być zatrzymany skip przy Fedrunku. Szyb płaski, nazwa pochodziła od nazwiska Karmer i do dzisiaj się to postał. To był graf Karmer. Na szybie płaskim, zwany kiedyś Karmer, są koła o średnicy 6 metrów. Jeżeli chodzi o następny taki ważny szyb w historii kopalni Wieczorek, to szyb Rozieński, który też przez znaczną część swojego życia pełnił funkcję wydobywczą. Tam były zabudowane dwa skipy o pojemności 10 ton, które ciągły urobek z poziomu 580 metrów oraz wyciąg klatkowy, czyli tak zwany Rozieński klatka, który pozwalał opuszczanie ludzi na poziom 630, 580, 550 metrów. Oraz na poziom 300 metrów. No, na tym szybie Rozieńskim było też zabudowane tak zwane główne odwadnianie kopalni, które odwadniało całą część tutaj kopalni, czyli całość wód spływała od tutaj szybu Wilson, który był zlikwidowany w latach 90., aż po szyb wschodni. Tutaj taka też interesująca wiadomość, kopalnia ze względu na ochronę środowiska przez pewien czas, znaczy od lat 90. jakby rozdzielała wody słodkie i słone, bo jako że oprócz wód słonych, które są w znacznej części na dole kopalni, posiadała też w części od strony Wilsona bardzo dobrą wodę słodką, która w latach 30. czy nawet 20. tutaj była zasilane cały Niekiszowiec, jeżeli chodzi o wodę słodką. I kopalnia właśnie tą wodę uchwyciła i odprowadzała do odpowiednich tutaj zbiorników na dole i odpompowywała to osobnymi pompami, żeby można było to zrzucać bezpośrednio do rzeki, jako że to była bardzo dobra woda słodka.
szybów jeszcze tutaj pozostałych, czyli szyb Giszowiec, który był zgłębiony do poziomu 550 metrów. To on spełnił funkcję wentylacyjną oraz funkcję materiałową. Z takich ciekawostek, jeżeli chodzi o szyb Giszowiec, mogę powiedzieć, że na tym szybie została zabudowana maszyna wyciągowa, która była przeznaczona na budowaną albo planowaną kopalnię w Suwałkach, gdzie znajdują się bardzo bogate złoża miedzi. Jako że ten projekt upadł w latach 80., ta maszyna została właśnie zabudowana na szybie Giszowiec jako ostatni taki produkt firmy Zgoda ze Świętochłowic. Szyb ostatni, który funkcjonował na kopalni, czyli szyb wschodni, znajdujący się na granicy Mysłowic i Katowic, który właśnie pełnił funkcję wentylacyjną, posadzkową i materiałową. Na tym szybie też było dosyć ciekawe rozwiązanie konstrukcyjne, jako że tam ten szyb w latach 50. płonął, był zatrzymany przez 10 lat. Został skrócony do poziomu 450 metrów i zabudowano tam maszynę wyciągową, jakby przerobioną z urządzenia, które służyło do robót szybowych. Tutaj to właśnie takie dosyć ciekawe tam było rozwiązanie konstrukcyjne, niespotykane gdzie indziej na innych kopalniach. Sama nazwa Jan prawdopodobnie pochodziła od nazwiska ministra górnictwa Jana Mitręgi i została ta czołówka Jan. To była doświadczalna kopalnia, gdzie miały być rozwiązane najnowocześniejsze zdobycze techniki. Z początku tak się to wydawało, ale to już później nie doszło do skutku. Tak. Jednak ta kopalnia Jan była najwcześniej zlikwidowana. Oprócz Wilsona i Ligonia. Ale z tych teraz, co te kopalnie, te szyby zostały, to kopalnia Jan była najwcześniej likwidowana. Jan II, który był tam w stronę Doliny Trzech Stawów, no i Jan I, który tutaj był przy szybie płaskim też, nie? No ale to już jest tylko już historia z tych szybów, nie? Tam jeszcze był na Janie I, to był szyb, przedział tylko do transportu drzewa, to była osobna mała maszyna, gdzie był transport drewna i czasowa jazda ludzi w razie jakiejś awarii głównej maszyny, nie? To można było wyjeżdżać. No i tutaj jeszcze był też przejście, drugie wydobycie szło, tutaj było nad Szopienicką, był taśmociąg ciągnął na Wilson i tam też była sortownia. Wilson, tak jak już przyszedłem do roboty, to już praktycznie już go nie było. Wilson i Ligon to były dwa szyby, jeden po jednej stronie, a drugi po drugiej stronie. No z Ligonia to zostały te wszystkie hale tam, nie? No. I to było wszystko.